Cześć i chwała bohaterom! Obchodzimy od 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przypada 1 marca w rocznicę zamordowania przez komunistów podpułkownika Łukasza Cieplińskiego Pługa, prezesa 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a także 6 innych działaczy WiN. Święto państwowe upamiętnia wszystkich żołnierzy i działaczy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy od 1944 roku walczyli przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej. Musieli się oni zmierzyć z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich bandami reakcyjnego podziemia. Żołnierzy wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako żołnierzy drugiej konspiracji lub żołnierzy niezłomnych. Sformułowanie żołnierze wyklęci powstało w 1993 roku. Po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak, pseudonim Lalek, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami, województwo lubelskie, 18 lat po wojnie, 21 października 1963 roku. Żołnierze wyklęci, cześć waszej pamięci!